przecież to, proszę Państwa, mecz. Mecz złotych medalistów i srebrnych medalistów. Mamy powtórzenie, powtórkę z finału U14. Chromik Żary, Stroja granatowo-pomarańczowy. I Śląsk Wrocław, Stroja biało-zielony. A na tablicy, proszę Państwa, mało prawdopodobny wynik przed meczem. 60-30 plus 30 na korzyść mistrzów Polski. A pierwsza kwarta skończyła się 7-28 plus 21 po pierwszej kwarcie. Dominacja na parkiecie. Żywiołowa gra. I Chromik tutaj jak na prochach. Oczywiście w cudzysłowie to są grzeczni chłopcy, nie biorą, nie piją, nie palą, a w kosza grają. Zmiany w grają. Zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze mamy sporo czasu. A na linii rzutów wolnych Uberna. Łukasz Uberna. Przymierzył i trafił. Żary, jedno serce, jedno bicie, Chromik Żary, ponad życie. A to libero bez koszulki. Gdzie koszulka? Niestety nie ma takich dużych rozmiarów. Ja mówię, ty jesteś jak ten libero w siatkówce, w innym stroju. Muszę być. No to zaczynaj. Proszę Państwa, mecz w grupie. Wczoraj Chromik Żary pokonuje zespół Pruszkowa. Dzisiaj Pruszków wygrywa z Wisłą po walce. Za chwileczkę zagra Rosa, która wczoraj zdemolowała zespół. Jaki? Wczoraj. Ponad 100 punktów. Graszek. Z kogo? Nowum. Ale to było wkalkulowane. Nowum teraz będzie musiało się podnieść i zagrać dobry mecz. Sopot wygrywa, pan Piżanowski wygrywa. Po dogrywce. Gratuluję. A tutaj się dzieje. Ale do zakończenia meczu jeszcze 12 minut czystej gry. Ja na razie kończę. Może jeszcze coś zagramy. Czy chłopcy z Gdyni po wczorajszej porażce po dogrywce dzisiaj będą mieli banany na ustach? Jeszcze teraz się smucą, ale już jest nowy dzień. Na 3-4 uśmiechamy się. O, Burliński się uśmiecha. Teraz, już jest lepiej. I trzeba taki być nastawiony.
bo gra to życie, a życie to gra. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z finału Mistrzostw Polski wielka niespodzianka. GTK Gdynia, która nie była na U14, awansowała. Pozdrawiam Zibi i...